Pamiętaj, co ci zawsze powtarzałam. Tutaj jeszcze nie wszyscy przyszli, nie rozdali się. Nie, ja nie przyjęłam. Nazywam się Barbara Herde, jestem ratownikiem medycznym. Studiuję na Politechnice Opolskiej fizjoterapię i wychowanie fizyczne. Witam Państwa na biegu dziewczyny na Politechniki. Bieg liczy 800 metrów. Uczestniczek, które się zgłosiły do 5. edycji biegu dziewczyny na Politechniki, jest około 100 osób. I wystartowała pierwsza opolska edycja biegu w kaskach dziewczyny na Politechniki. To Agnieszka Piotkowska, tegoroczna maturzystka 6. ELO w Opolu. Agnieszka, dla Ciebie puchar. Nina Pachos, uczennica 1. liceum, przybiega na miejsce 2. Miejsce 3. Ambitnie rywalizują Ania Fuchs, 6. liceum, i Aneta Soboń. Ania Fuchs, 6. liceum, uczennica 1. klasy, 3. miejsce, Aneta Soboń, Karolina van der Zang. To miejsce 5. Codziennie mam treningi, trenuję. Jestem szykowana na Mistrzostwa Polski. Myślę, że Politechnika jest dla każdego, że wiadomo, że to czasem, na co czasem mężczyzna nie wpadnie, potrafi paść kobieta. Więc uzupełnienie, mi się wydaje, że to jest takie uzupełnienie.